Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. W tej części kursu powiemy o nodzie, która nazywa się Vector Blur. Jest to nod, który związany jest najbardziej chyba z animacją, ponieważ jest w stanie stworzyć rozmycie obiektu tylko takiego, który znajduje się w ruchu. Nie mam na razie nastawienia obiektu, który znajduje się w ruchu, ale możemy zaraz to zmienić, jeżeli do tej sceny dodam animację. Ponieważ w tym kursie nie mówię o animacji, więc proszę mi wybaczyć tą chwilę słabości, że tak powiem, ponieważ nie będę tłumaczył, co teraz robię, natomiast spróbuję to zrobić w miarę szybko, bez wchodzenia w szczegóły. No więc na początku muszę dodać tylko keyframe'y w odpowiedni sposób, a później wykonać jakiś obrót, powiedzmy sobie na przykład taki. No może nie, może zróbmy to w 10 klatce. I wpiszmy po prostu rotację 720 stopni. I tak samo dla tego drugiego napisu, ale będzie to inny kierunek. Wpiszmy tutaj minus 720 stopni. OK. Mam już animację. Ta animacja jest bardzo szybka, dosyć intensywna. I teraz chodzi o to, żeby te napisy, animując się w ten sposób, się w pewien sposób ustawiły. Chciałem, aby były mniej więcej w środku. Jakoś to powinno wypaść gdzieś tutaj, chociaż widać, że one się ostro krzyżują. Myślę, że chyba nie uda mi się ich sensownie ustawić, ale moglibyśmy spróbować zrobić coś takiego. To są dwa obroty. O, może tak. Jeżeli spojrzę na te napisy z tej strony, tak na przykład ustawiając kamerę, dodatkowo ją jeszcze odsunę, to w tym momencie powinna być widoczna dość dobrze animacja, gdybym oczywiście ją zrobił, a na renderze będziemy mieli tego typu scenę. Dodam jeszcze jedno światło, aby doświetlić troszeczkę ten napis Vector Blur. Ok, tak jest całkiem fajnie. Może jeszcze jedno troszkę niżej. Dobra, teraz taka scena to będzie scena, którą chciałbym wyrenderować w taki sposób, aby się wydawało, że napisy się rzeczywiście kręcą. Jeżeli coś bardzo szybko się w powietrzu porusza, to nam, ludziom, wydaje się, że taki obiekt się trochę rozmazuje. I Vector Blur jest nodem, który potrafi taki efekt zasymulować. Jedyne, co trzeba mieć, to obiekty na scenie, które są ruchome. I teraz, aby w systemie nodów można było ustawić tego typu akcje, trzeba dysponować jeszcze jedną wartością, która pochodzi z Render Layers, to znaczy prędkościami, które są na scenie. Nie mam teraz tych prędkości, ale można je bardzo łatwo dodać. Wystarczy tylko, że wezmę sobie zakładkę Render i na panelu Layers włączę informacje o prędkościach. Ale jeżeli się przyjrzę, jakie tutaj mam wartości, które mogę wyeksportować, to prędkości nie znajdę. Prędkość będzie reprezentowana poprzez wartość typu Vector. Jeżeli zaznaczę Vector, wtedy znienacka w Render Layers pojawia mi się parametr Speed. No i to jest właśnie moja prędkość. Dodam teraz Viewer, aby zobaczyć, jak wygląda scena. Włączę backdrop. Tak wygląda obecnie moja scena. No i teraz, gdybym chciał do niej dodawać Vector Blur, no to muszę po prostu ten nod dodać. On znajduje się w grupie filtrów i jest to rozmycie wektorowe. Dodam je tutaj i na razie, jak widać, nic nie widać. Ciemność dostałem, a to dlatego, że nie wprowadziłem wszystkich wymaganych informacji, które ten filtr musi dostać. A więc muszę dostać, czy też muszę podać głębię obrazu, ponieważ ona ma znaczenie, a więc podaję ją i muszę koniecznie podać wartości prędkości, które są brane jako wektory z tego wyjścia o nazwie speed. Jeżeli to zrobię, to spodziewam się, że za chwilkę będę mógł zobaczyć, jak wygląda rozmycie sceny. No na razie nic nie widzę. Przypuszczam, że będę musiał jeszcze raz wyrenderować. No i zobaczymy teraz. I proszę bardzo, teraz mam scenę elegancko zaszumioną, rozmytą, z tym, że wygląda to straszliwie. Straszliwie wygląda dlatego, że mam teraz 32 próbki. Te 32 próbki oznaczają, że każdy piksel jest przez 32 pozycje przeciągany ze słabnącą siłą. Tutaj widać na przykład, gdzie była duża prędkość, to między tymi sąsiednimi próbkami jest duża odległość. Tam, gdzie była prędkość niewielka, w osi napisu rozmycie jest niewielkie i widać tylko, że coś tam się lekko poruszyło. No i właśnie o to mi chodziło. I teraz sterując takimi parametrami jak rozmycie na przykład, albo ilość próbek, mogę spowodować, żeby ten nod liczył troszeczkę dokładniej. Na początku dajmy sobie jedną próbkę, żeby zobaczyć, co się stanie. Przy jednej próbce, przy dwóch i przy trzech nic się nie dzieje. Proszę zobaczyć. Natomiast przy czterech mam pierwszy krok rozmycia. Pojawia się takie dodatkowe echo. Potem przy następnych dwóch próbkach będą kolejne echa, później jeszcze dalej i tak będzie się ta moja scena rozmywać. Jeżeli dam odpowiednią ilość próbek, to otrzymam całkiem gładkie przejście, bo ich będzie aż tyle, tak dużo, że oko tego już nie rozpozna.
Oprócz tego mogę także określić rozmiar czy też strefę rozmycia. Jeżeli próbek jest mniej, to mogę zmniejszyć parametr o nazwie blur i dzięki temu to rozmycie będzie krótsze. Będzie bardziej skompresowane czy też skomasowane. Dzięki temu otrzymam tylko takie lekkie rozszumienie czy też rozmycie fragmentów końcówek liter. Ok, oczywiście blur 0 to jest ostry obraz. Więc dam sobie blur na przykład na 0,27 i próbek tak z 50, żeby otrzymać całkiem ładny efekt. Oprócz tego mam także możliwość sterowania prędkością i specjalny checkbox o nazwie zakrzywiony, curved. Ten checkbox działa w ten sposób, że poprawia troszeczkę jakby sposób obliczania tego rozmycia. No i włączę to, wtedy jest lekko zmieniony efekt, a to dlatego, że interpolacja pomiędzy kolejnymi punktami w tym rozmyciu nie jest liniowa, tylko odbywa się na krzywych. Dlatego mam teraz trajektorie zakrzywione, uwzględniane również. I to sprowadza się do tego, że interpolacja odbywa się również pomiędzy klatkami. Tutaj mam tylko 10 klatków na animację, 10 klatek, przepraszam, na animację. No a tak naprawdę trzeba byłoby liczyć gęściej pomiędzy klatkami, aby to wyszło ładnie. I właśnie ten checkbox to robi. Teraz, jeżeli określę sobie wartość maksymalną, na przykład 3, to w tym momencie moje rozmycie znika. Ta wartość maksymalna to jest wartość prędkości, dla której to rozmycie może zostać policzone. I z moich obserwacji wynika, że działa to dosyć dziwnie. Ta maksymalna wartość określa tak naprawdę, jak daleko ten blur sięga, niezależnie od tego, jak jest duży w parametrze blur. Ok? Więc mogę dodatkowo tymi parametrami typu minimum i maksimum sterować jeszcze robiąc taki fine tuning jakby, czy też doszlifowanie pewnych rzeczy. Ok? Proszę zobaczyć, jak to teraz działa. Obciąłem sobie minimum do samiuteńkich końcówek, co wygląda już nieco dziwnie. No ale dzięki temu mogę uzyskać całkiem fajne efekty. Jeżeli będę kiedykolwiek robił scenę, na której ktoś macha kijem, to z takiego noda na pewno skorzystam, ponieważ on spowoduje, że końcówka kija będzie elegancko rozmyta. No i to jest jedno z zastosowań takiego noda. Okej, myślę, że wyjaśniłem, o co chodzi. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.